możliwe, że będziemy starali się tu przy współpracy z Legią, bo mają fachowców pewnych, stworzyć szkółkę Dejny w tym mieście, żeby młodzież miejscowa po prostu miała gdzie spędzać czas i żeby ci, co mają talent, szli dalej, więc będą mieli jakby pierwszeństwo w kontynuowaniu kariery piłkarskiej w Legii Warszawskiej. Ja wiem, że to miejsce jest bliższe Lechii, no ale Dejna w Lechii nie był, więc dlatego możemy ominąć ją w tym wypadku. Szkółka po prostu będzie na wzorach szkółki piłkarskiej Legii, no i będziemy musieli z miastem ustalić, jak to wygląda, kto będzie to prowadził, więc to będzie po prostu jakby kontynuacja po turnieju tym, żeby ta współpraca nie była tylko od imprezy do imprezy, ale żeby zagospodarować młodzież tego miasta na codziennych zasadach. Będę namawiał, że jeśli nie w tym roku, to w przyszłym, żeby pan prezydent czy Rada Miasta zastanawiała się, czy by miała fundusze z partnerem prywatnym, czy innym, żeby balon nad tym boiskiem zrobić, żeby też, bo w Polsce jest taki problem, że wszystkie szkółki są do października, potem jest zima i oni nie mają gdzie trenować, w sensie przestrzeni, prawda? Mając dwa boiska ze sztuczną trawą w tym mieście, co uważam za sukces, bo nie każdy z mniejszych miejscowości ma takie rzeczy, to jest łatwo postarać się o balon, który przykrywa na okres zimy i te następne 5 miesięcy nie jest stracone dla piłki nożnej, a jednocześnie do południa może być używane przez szkoły. Ale to rozmawialiśmy z panem prezydentem na ten temat i mamy nadzieję, że w którymś momencie jakoś to się uda skleić dla dobra młodzieży tego miasteczka, tego miasta.